połóż się na plecach po prostu. Połóż się tak, żeby ci było wygodnie. I w trakcie lekcji możesz zmieniać pozycję, jak zawsze. Możesz uginać nogi, prostować. Poczuj, jak oddychasz. I uważnością towarzysz przez moment swojemu oddechowi. Zobacz, na jakiej wysokości ciebie on się dzieje najbardziej. Czym porusza powietrze, które wchodzi w ciebie? I co się porusza wtedy, kiedy powietrze wychodzi z ciebie? Czy to największe zafalowanie oddechu dzieje się na wysokości brzucha, miednicy, klatki piersiowej? Na jakiej wysokości ciebie czujesz to najbardziej? Potem uważność poprowadź do tej przestrzeni pomiędzy twoimi plecami, które leżą na podłodze, i pomiędzy frontem ciebie a więc pomiędzy tobą okrytą z frontu kocami, bluzkami, tkaninami. Poczuj skórę na brzuchu, klatce piersiowej. Poczuj swój brzuch, klatkę piersiową. Poczuj to wszystko, co jest pomiędzy spodem a frontem ciebie. I znowu pytanie. Kiedy próbujesz rozpoznać siebie pomiędzy frontem a tyłem, plecami, na jakiej wysokości ciebie to robisz? Czy jest to obszar miednicy, brzucha, klatki piersiowej? I czy tą uważność wnętrza siebie ograniczasz tylko do tułowia? Może spróbuj przez moment poczuć to, co jest pomiędzy skórą twarzy a potylicą. Może pomoże ci w tym oddech właśnie. Powietrze, które wchodzi w ciebie i wychodzi z ciebie.
Czy to powietrze wchodząc w ciebie i wychodząc rozprzestrzenia się tylko w jednym kierunku, w kierunku płuc, brzucha, wnętrza ciebie? Czy w jakiś sposób rezonuje również w głąb i do góry? Potem próbując rozpoznać to, co pomiędzy podłogą, tyłem a frontem. Uważność przenieś na szyję. Jak to jest spróbować poczuć wnętrze swojej szyi? Potem spróbuj zeskanować oddechem, zobaczyć oddechem wszystko pomiędzy, raz jeszcze w obrębie tułowia, aż do miednicy. Zejdź przez uda, łydki. Poczuj przestronność swoich stóp. Przestrzeń między kością piętową a pozostałymi kosteczkami. Przestrzeń między kośćmi śródstopia a mięśniami, skórą. Jeśli masz odcisk na stopie, bąbelek wypełniony płynem, też spróbuj go poczuć. Jeszcze raz zeskanuj siebie od pięty, od podeszwy stóp, po cebulki włosów, końce włosów. Siebie. Z uwzględnieniem ramion, dłoni. Jako narzędzia do tego skanowania używasz oddechu, a więc ruchu. Uważność, myśl jest też ruchem. Delikatnie porusz głowę w jedną stronę, w drugą. I pozwól swojej uważności odpocząć, a więc ty odpocznij, poproszę. W trakcie lekcji, trwania lekcji, możesz zmieniać pozycję, powtarzam to raz jeszcze. Możesz lekcję wykonywać z nogami, które
które są zgięte, stopy stoją, kolana do sufitu. Możesz być w lekcji, kiedy nogi są wyprostowane, leżą. Teraz poproszę Cię, ugnij jedną nogę, ugnij drugą, żeby mieć możliwość wyboru. Kiedy nogi są ugięte, stopy stoją, dolne plecy, napięcia w obszarze lędźwiowej części kręgosłupa, szyjnej części kręgosłupa, te napięcia puszczają, jest większy komfort. On się zwiększy jeszcze bardziej, jeśli oderwiesz jedną stopę, drugą, zbliżysz kolana do klatki piersiowej, dłonie położysz na kolanach, tak jak przed chwilą niektórzy to robili, szukając ukojenia. I właśnie w trakcie lekcji, jeśli poczujesz potrzebę zrobienia tego, po prostu zrób to. Nie słuchaj tego, co ja mówię, słuchaj siebie. Lekcję zaczniemy ze stopami, które stoją. Ugnij jedną nogę, ugnij drugą. I w trakcie lekcji będziemy zmieniać pozycję po to, żebyś Ty znalazł swoje najlepsze ułożenie dla tej lekcji. Kiedy stopy stoją, przyjrzyj się, jak stoją. Czy jest potrzeba dokonania jakiejkolwiek zmiany? Przyjrzyj się odległości jednej pięty od pośladka drugiej. Przyjrzyj się odciskom, które zostawiłaby Twoja stopa jedna i druga na podłodze, gdyby przyjrzeć się, która część mocniej wgłębia się w podłogę, czy jest to część śródstopia, pięta, która strona pięty. Ten odcisk stóp to jest całe Twoje życie. Z jakiegoś powodu stopa stoi tak. Z jakiegoś powodu tak korzystasz ze stopy. Z jakiegoś powodu tak użytkujesz siebie. Jesteś sobą. Potem uważność przenieś na miednicę. Miednica jak statek. Statek, który ma linkę i kotwicę. Przyjrzyj się, jak układa się Twoja miednica. Która część mocniej przylega do podłogi. To jest miejsce zakotwiczenia. Czy jest to bardziej kość ogonowa, czy kość krzyżowa, góra miednicy, dół. A może ona dryfuje jakoś bokiem, przechyla się. Po prostu przyjrzyj się, jak na początku leży Twoja miednica. Masz wybór. Możesz poruszyć miednicą. Możesz wszystko zmienić,
przechylić ją w jedną albo w drugą stronę. Albo odwrotnie. Pogłębiać, zwiększać to przechylenie, które już jest. Potem na moment zostaw miednicę, a uważność przenieś na resztę ciebie. Gdyby to był statek i przechylenie statku, wiązałoby się to z konsekwencjami na cały statek, na wszystko, co jest na pokładzie. Więc obserwuj, jakie konsekwencje dla ciebie wynikają z tego przechylenia miednicy. Co się dzieje z ułożeniem głowy, pleców, z odciskiem stóp na podłodze. I znów wróć do tej wspaniałej możliwości zmieniania, poruszania. Póki żyjesz, możesz poruszyć, zmienić. Więc pozwól sobie na nanoszenie zmian w tym ułożeniu statku na wodzie. I zobacz, jak ty jako system reagujesz na to, co dzieje się z odciskiem stóp, odciskiem ramion, smugą, śladem głowy, jaka pojawia się. A potem znów pozwól swojej uważności odpocząć. Albo wyprostuj nogi, albo odwrotnie, oderwij stopy, rozluźnij dolne plecy bardziej. Naucz się szukać dla siebie tego, co ci daje ukojenie, odpoczynek. Jak teraz ci się leży, oddycha, jak teraz ci się je? Delikatny ruch głową, trochę w prawo, trochę w lewo. Jeszcze raz poproszę cię, ugnij jedną nogę, ugnij drugą, postaw stopy, stopy stoją. Miednica. Miednica, która w wyobraźni leży na tarczy zegara. Godzina 12, kierunek stopy, godzina 6, kierunek głowa. Albo jeśli chcesz, ustaw sobie swój zegar odwrotnie. Po boku będą godzina 9 i 3 i różne godziny w różnych odstępach na tarczy zegara. Zanim cokolwiek zrobisz, zobacz, jaką godzinę wyjściową wskazuje twój zegar teraz, na początku lekcji.
Potem uważność przenieś na środek cyferblatu. Gdzie czujesz, że jest środek cyferblatu? A potem zacznij delikatny ruch przechylania miednicy. Raz w kierunku godziny 6. A potem w kierunku godziny 12. I powtórz ten ruch kilka razy. Powtórz go jeszcze raz, ale teraz powtarzając ten ruch, zadaj sobie pytanie. Gdzie widzę ten zegar? Gdzie w mojej mentalności, w moim czuciu siebie, w mojej uważności, gdzie ten zegar jest? Na jakiej głębokości mojej miednicy? Czy on jest tylko między skórą, między tyłem miednicy a podłogą? I kilka razy powoli pokaż godzinę 6 i wróć. Ale za kolejnym razem, kiedy zegar powędruje na 6, zostań na moment na tej godzinie 6. I bardzo cię proszę, nie zwiększaj cyferblatu. Nie rób z tego zegara dworcowego. To jest twój zegar. Dostosuj do swojego komfortu. I kiedy przez moment jesteś na tej godzinie 6, poczuj, jakie konsekwencje tego przechylenia na godzinę 6 wydarzyły się w obrębie twoich trzewi, wnętrza ciebie. Wracaj z godziny 6 do neutralnego ułożenia miednicy. Ponownie przechylaj ją na godzinę 6, obserwując to wszystko, co się musi wydarzyć w trzewiach jelitach. Co dzieje się z dnem miednicy? Co dzieje się w obrębie zwieraczy? Kilka razy powędruj jeszcze raz na godzinę 6, ale tym razem towarzysz uważności przeponie, oddech. Co dzieje się z oddechem? Jak czujesz, że to przechylenie w tą stronę wpływa na jakość twojego oddechu? Ułożenie przepony. Co dzieje się z osierdziem? Co dzieje się z płucami, z ułożeniem głowy? Z przestrzeniami wewnątrz ciebie? I jeszcze raz albo dwa razy zrób ten ruch godzina 6, ale uważność poprowadź do tych zewnętrznych powłok ciebie, do skóry na brzuchu, może do rozdzielenia skóry i tkanki mięśniowej, tłuszczowej pomiędzy. A może tylko do przesuwania się tkaniny, bluzki po skórze twojego brzucha, klatki piersiowej.
Jak czujesz ułożenie głowy, szyi, mięśnie twarzy? A potem poproszę Cię, odpocznij. A więc puść uważność, połóż nogi jakkolwiek, by Ci było wygodnie. Jak Ci się teraz leży, oddycha, jak Ci się teraz jest? Ugnij jedną nogą, ugnij drugą, dwie stopy stoją. Podobny ruch, ale ruch w drugą stronę. Gdyby to był statek, rufa i dziób. Zacznij przechylać miednicę w stronę głowy. Mały ruch, delikatnie. Najpierw z tym spojrzeniem pierwszy plan. Oczywista oczywistość, gdzie zazwyczaj wędruje moja uważność, kiedy robię tą lekcję. A potem puszczaj swoją uważność jak skaner w głąb siebie. Przechyl w stronę głowy, co się wydarzyło z oddechem. Zostań na moment na tej godzinie i oddychaj. Obserwuj przestrzenie w sobie na oddech. Co mówi Twoja wątroba? Co mówi zupa, która była zjedzona na śniadanie? Jak czujesz żołądek? Jak czujesz tam przestrzeń między kręgosłupem a mostkiem? Czujesz tą przestrzeń, gdzie zazwyczaj wyobrażamy sobie, że mamy serce. Czy gdybym poprosiła teraz o dźwięk, czy z Twojej tchawicy, krytani, ust wyjdzie inny dźwięk? Czy to przechylenie zegara ma wpływ na krytań? Szyję, gardło. I wróć. I kilka razy przechyl miednicą. Od buchty do rufy, od rufy, od dziobu do rufy. Góra tu. Potem pozwól uważności odpocząć. Pozycja dowolna, jakakolwiek, byleby Ci było wygodne. Na tyle wysiłku wkładamy w obudowywanie. Teraz, kiedy leżysz,
I twoje nogi są wyprostowane. Więc zupełnie inaczej w twoim wnętrzu rozkładają się światła i cienie. Oczami swojej uważności zobacz, co się zmieniło we wnętrzu ciebie teraz. Twoje nogi leżą i kilka razy w tej pozycji delikatnie przechyl miednicę raz na godzinę 12, raz na godzinę 6. Mała zmiana ułożenia nóg. Kilka razy przechylając tak miednicę, postaraj się usłyszeć, co chcą ci powiedzieć twoje kolana, a dokładnie ta przestrzeń między podłogą a kolanami. Między frontem twoich nóg, a tyłem twoich nóg. Twoje stopy, przestrzenie między palcami stóp. Ta przestrzeń między podbiciem a frontem twoich stóp. Łydki, kolana, uda. Miednica. I wszystko, co jest pomiędzy frontem a plecami. Potem na moment zatrzymaj ruch miednicy. Zdecyduj, jak chcesz mieć ułożone nogi dalej. Pamiętaj, zawsze możemy wszystko zmienić. Zawsze możemy wrócić do wcześniejszej pozycji. Kilka razy przechyl miednicę na te godziny boczne. 9:03. I wybierz jedną z tych godzin. I kilka razy przechylaj swój zegar w tą jedną ze stron. Przechylaj, wracaj. I znów przechylaj. Po to, żeby rozpoznać, co się wydarza w tobie, z tobą. Na różnych wysokościach ciebie. Na moment przechyl na jedną z tych godzin. Jeśli twoje nogi są ugięte, stopy stoją, zobacz, co się wydarzyło w obrębie śladów stóp na podłodze. Która część stóp mocniej przylega, która mniej. Co się wydarzyło w obrębie stawów biodrowych, jak zmieniło się ułożenie tego wszystkiego, co jest wewnątrz ciebie, jak zmieniły się punkty podporu, gardło, tchawica,
Powoli wróć i zacznij przechylać swój zegar w tą drugą stronę i wracać. Czyli jeśli pierwsza godzina była 9, niech teraz będzie 3. Co się musiało wydarzyć, że w twoim życiu, że pierwsza godzina wybrana była ta, a nie inna? Czy to przypadek? Czy jakaś tendencja? Kilka razy przechyl miednicę, raz w jedną stronę, raz w drugą. Potem znów pozwól sobie na chwilę odpoczynku. Odpocznij, poproszę. Nogi trochę szerzej niż zazwyczaj, jeśli leżą. Jeśli chcesz, możesz na moment przenieść ramiona za głowę na kształt litery X. Jeśli nie, wyobraź sobie, że twoje ramiona tak leżą. Tylko po to, żeby poczuć przekątną, jedną przekątną, drugą przekątną. Więc swoją uważnością narysuj te dwie przekątne. A potem przyjrzyj się, które godziny przekątne wskazują na twoim zegarze, w twojej miednicy. I cofnij ułożenie ramion, żeby się nie męczyć. I najpierw wyznacz tą górną godzinę od jednej przekątnej, potem dolną. Przejdź tym zegarem po godzinach albo pomiędzy godzinami jednej przekątnej. Na różnych głębokościach siebie. A więc zrób to trzewiami. Przesuń powłokę skóry z frontu siebie. Przemieść tkankę tłuszczową pomiędzy mięśniami a skórą. Wszystko jesteś ty. A potem uważnością przejdź po drugiej przekątnej. I znów zrób to na różnych głębokościach siebie.
A potem odpocznij, poproszę. I odpocznij. Jak ci się leży, oddycha, jak ci się jest. Nogi jak chcesz, mogą być wyprostowane, mogą stać. Przez moment podelektuj się tym, jak chcesz, jak ja chcę. Mogę tak, mogę tak. Mogę wszystko. Uważność przenieś raz jeszcze do swojej miednicy, do sposobu, w jaki teraz leży. Zobacz, którą godzinę pokazuje teraz. I tak jak promienie słońca rysuje się od środka na boki, albo płatki kwiatu, tak, z centrum siebie powędruj na jakąś godzinę, jaką chcesz, piąta albo siódma. Potem wróć do centrum siebie, powędruj na godzinę obok, zgodnie ze wskazówkami albo w odwrotną stronę. I tak kilka razy przejdź z godziny na godzinę. Ale za każdym razem, jak rysowanie promieni słońca z centrum na godzinę do centrum. Zobacz, na jakich głębokościach siebie wędrujesz. Tym przedziwnym słońcozegarem. A kiedy przejdziesz wszystkie godziny, wróć do centrum i przez moment pobądź uważnością w tym centrum. I znów, na jakiej głębokości ciebie? A potem zacznij tym środkiem zegara, tym mechanizmem zegara zataczać koła. Połóż zegar, ale połóż zegar nie w ten znany sposób. Spróbuj przejść wszystkie godziny po tarczy cyferblata, zataczając koła, ale uruchamiając go z różnych głębin siebie. Albo tylko z jednej, w której czujesz się dobrze. Bo o to właśnie chodzi, żeby czuć się dobrze. Nauczyć rozpoznawać, kiedy ja czuję się dobrze.
Potem stopniowo przenoś uważność i zobacz, jak ten zegar rezonuje w twojej klatce piersiowej, głowie, piętach, gałkach ocznych, krytani. I na moment odpocznij, poproszę. Pozycja dowolna. Zobacz, jak ci się oddycha, jak ci się jest. Posłuchaj, gdzie jest twój oddech. Potem poproszę cię, nogi jak chcesz, byleby ci było naprawdę wygodnie. W kubusiu puchatku, kubuś puchatek ciągle ma jakąś mruczandę, którą śpiewa. Poproszę cię o tą twoją mruczandę. Najpierw zamrucz niską mruczandę. Kubuś Puchatek powiedziałby, że tak brzęczą pszczoły. Potem zanuć wysoko mruczandę. I zrób taki zjazd, niska i wysoka. Zejdź do niskiej mruczandy i zobacz, jaką godzinę pokazuje twój zegar. I cały czas będąc w niskiej mruczandzie, porusz kilka razy swoim zegarem. Rozpoznawaj siebie dźwiękiem. Pozwól, by dźwięk rezonował w tobie. Potem wysoka mruczanda. A zegar pokazuje, co chce, jak chce. I mruczanda też niech popłynie taka, jaką chcesz. Thank you.
i rozluźnij, odpocznij. Zobacz, jak teraz ci się leży, oddycha je. Jak to jest być sobą i czy potrzeba ci czegoś więcej?